Cześć, jestem Marta, witam Was ponownie na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was kalendarz adwentowy z Weledy. Otworzymy go wspólnie. Jest to kalendarz marki Weleda, zakupiony w drogerii DM w Niemczech. Kosztował około 40-35 euro. Więc zapraszam do otwierania. Mamy ładną grafikę tego kalendarza. Kalendarz jest dwustronny, więc będę musiała go obracać. Od razu powiem na wstępie, że nie umiem dobrze niemieckiego, więc nie zdziwcie się, jak nie będę znała jakichś nazw produktów i nie będę dokładnie wiedziała, co to jest. Ale zawsze możecie na dole w komentarzu napisać mi, jak nazywa się ten produkt dokładnie, do czego on służy. Chętnie przeczytam. To lecimy. Lecimy z jedyneczką. Jedyneczkę mamy po Waszej stronie. Tutaj na dole. Już się za nią zabieram. I mamy tutaj pomadkę nawilżającą. Zwykła pomadeczka nawilżająca. Po kolei mamy potem dwójeczkę, która jest tu, z tej strony. Tu mamy dwójeczkę. I mamy tutaj... Jeśli dobrze rozumiem, to chyba... krem do rąk, ale z takim małym opakowaniem. Muszę to sprawdzić. Tak, jest to taki mały krem do rąk. To lecimy dalej. Trójeczkę mamy po tej stronie. Jest tutaj. Oj, ten przyrząd się chyba jednak przyda. Już chciałam za ósemkę się brać. Trójkę mamy tu. Kurczę, dobrze. I jest to męski żel do kąpieli. Teraz szukamy czwóreczki. Czwóreczkę mamy tutaj na dole. Mamy coś w pudełeczku. I znów nie wiem, co to jest. Jest to coś takiego. Zaraz pozwolę sobie otworzyć. I jest to kolejny krem. Nie wiem. Pozwólcie, że spojrzę na opakowanie. Jest to ujędrniający krem na dzień. Musiałam spojrzeć na ściągę, która była dołączona do kalendarza, bo niestety nie znam wszystkich nazw. Teraz mamy czwórkę. Nie, czwórkę mieliśmy, sorry, mamy piątkę. Piątka jest tutaj. Duże okienko. I jest to ciężko stwierdzić, co to jest. Jest to żel pod prysznic kolejny. Tak, i jest o bardzo wyrazistym zapachu. Powiedziałabym, że anyżu. Może to pomarańcza z anyżem, coś takiego. Teraz szóstka. Szóstkę mamy tutaj. Dosyć duże okienko.
I jest to coś do stóp. Wygląda to tak. I jest to coś do stóp. Myślę, że jakiś krem. Tak, jest to w tubce, więc myślę, że to jest jakiś krem do stóp. Fajnie, fajna pojemność, duża. To była szóstka, mikołajkowe okienko duże. No teraz szukamy siódemki. Siódemeczka, siódemeczka, siódemka jest tutaj. Kurczę, powiem wam, że ciężko otwierać ten kalendarz. Nie jest to takie łatwe. To jest chyba kolejny żel po prostu. Tak, to jest kremowy, kremowy żel pod prysznic o zapachu granatu. Tak przypuszczam. Jeśli gdzieś się pomyliłam, to możecie mnie poprawić w komentarzu. Tak jak mówię, nie znam się na niemieckim. Trochę znam jakieś tam podstawowe słowa. Teraz ósemkę otwieramy. Jest obok. I jest tu kolejne pudełeczko. I jest to olejek. Olejek. Do masażu? Zaraz sprawdzę. Tak, do masażu. Fajnie. Super. Przyda się. Zaraz wam pokażę z bliska jeszcze, jak wygląda buteleczka. Buteleczka jest szklana. Bardzo fajnie. To była ósemka. Lecimy do dziewiątki. Dziewiątka jest u góry. Kolejne pudełeczko, w którym mamy serum. Też fajnie. Serum w takim małej tubce. Z granatu serum. Warto wspomnieć, że kalendarz jest cały wykonany z biodegradalnych produktów, z tektury. I fajnie. Dziesiątka. Kolejne pudełeczko. I mamy tutaj kolejny olejek. Tak, kolejny olejek. Kolejny olejek. Tym razem spojrzę na ściągę, wybaczcie. Tym razem nie wiem, do czego to jest olejek. Ale olejek. Lećmy dalej. 11. Już się robi lżejszy ten kalendarz. Chyba ten krem do stóp tyle ważył. Mamy 11 tutaj. I chyba to kolejny. Tak, to jest krem pod prysznic kolejny. Wydaje mi się, że jest on różany. Fajnie. Troszkę dużo tych żeli kremów pod prysznic, no ale okej. Okay. 12 mamy tutaj na samej górze. Kolejne pudełeczko i jest to z tej samej serii, co było te duże. Jest to też do stóp jakiś kremik. Trzynastki szukamy. Myślę, że będzie po tej stronie. Tak jest. Trzynasteczka.
i już widzę, że to kolejny olejek. Tym razem z tej serii Granat. Zauważyłam, że są to serie całe. Bo jest seria Granat, jest seria cytrusowa. Tak? Mieliśmy coś? No coś mieliśmy. To był numer 13. Teraz 14. O, fajnie. Jest tutaj 24-godzinny nawilżający bodajże krem. Z obrazku widzę, że to z kaktusa. Więc fajnie, fajnie, warto przetestować. Zobaczymy. Na pewno będę zdawać relacje testowania na moim Instagramie Missy Strawberry. Więc wpadajcie i oglądajcie. Kolejne okienko. Okienko numer 15 mamy tutaj na dole. I jest to chyba też jakiś żel pod prysznic. Albo nie, to jest balsam, sorry, spojrzałam na ściągę i to jest jakiś balsamik. Tak mi się wydaje. To była 15, tak? Dobrze mówię? To teraz 16. 16 jest tutaj. Kolejna tubka. 16 jest to Mandel Sensitive Kremelage, czyli kolejny krem pod prysznic. W innym zapachu. To była 16, 17 mamy tutaj, u góry. I jest to krem regenerujący krem do rąk o zapachu grejpfruta. Powiedziałam grejpfruta? Sorry. Nie miał być grejpfrut. Miał być co innego, ale nie pamiętam co. Granat, sorry, granat. Tak, to jest granat, nie grejpfrut. Osiemnaście. Jest to cytrusowy żel pod prysznic. To była 18, teraz 19. 19 mam tutaj. I jest to balsam z kolejnej serii pomarańczowej. Bo jak zauważyłam, mamy serię zieloną, pomarańczową i różową. Teraz 20. 20 jest tutaj. W 20 mamy żel pod prysznic sportowy. Sportowy żel pod prysznic. Cztery okienka nam zostały. 21. W 21 mamy do kompletu z cytrusowym żelem, mamy cytrusowy balsamik. Dwadzieścia dwa, też po tej stronie. Oj, od razu wyciągnęłam.
I jest to olejek lawendowy. Dwa okienka do końca. 24 mamy bardzo duże okienko. Teraz 23. I mamy tutaj kolejne pudełeczko. A w pudełeczku mamy krem. Na razie nie mam pojęcia, do czego jest ten krem. Komfort. No to będziemy mieli z kremem komfort. Ojej, dopiero teraz zauważyłam, że tutaj są nazwy w okienkach. Są nazwy produktów i pojemność w każdym okienku jest. Dopiero teraz to zauważyłam. Bardzo fajnie, fajnie. I ostatnie okienko niestety już. 24. W tym okienku. Ło, jakie duże. Mamy żel pod prysznic w limitowanej edycji. Bardzo fajne zaskoczenie. Wszystko tutaj szczelnie pozamykane, ale muszę sprawdzić jego zapach. Taki bardzo leśny, sosnowy, bardzo fajny, odświeżający. No to przejdźmy do podsumowania. A więc nasze produkty prezentują się tak. Mamy, posegregowałam je kategoriami, nazwami, bo widzę, że tutaj każdy ma nazwę. Najwięcej jest tych produktów z granatem. Nie wiem, czy to jest jakiś kultowy produkt Weledy, ale na pewno to przetestuję i sprawdzę. Myślę, że cena do wartości jest jak najbardziej odpowiednia. Jest dużo produktów, mamy dużo rzeczy do wytestowania. Mam nadzieję, że będą one satysfakcjonujące, że mi się spodobają. Na pewno będę dawała relacje na Instagramie, a jeśli podobał się Tobie mój film, to zachęcam do dania łapki w górę i zostawienia subskrypcji. Cześć! Hej, chciałam Wam dograć tutaj wyjaśnienie. Nie wiem, dlaczego powiedziałam, że to są kremy do stóp, ale to są intensywnie nawilżające kremy do ciała. Ten większy, a ten mniejszy jest intensywna pielęgnacja twarzy i ciała. Sorry!